Dobry wieczór, a dzisiaj w programie witam bardzo serdecznie Martę Almodóvar. Witam Cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie. Marta, jesteś pierwszą kobietą polskiego pochodzenia i drugim Polakiem po Marku Dobrzyckim, który otrzymał prestiżową nagrodę Vanguard. Czym w ogóle jest ta nagroda i co ona dla Ciebie znaczy? Nagroda Vanguard jest bardzo, bardzo ważna w mojej karierze, bardzo dużo dla mnie znaczy, a pozwala mi spojrzeć na moją pracę w sądzie z retrospekcji. Właśnie w tym miesiącu, 28 maja, będę pracować tam już przez 20 lat i jakby ta nagroda po prostu uświadomiła mi, ile czasu spędziłam, ile kosztowało mi to wysiłku. Jest to nagroda przyznawana przez Chicago Bar Association, czyli organizację adwokatów w Chicago. Liczą bardzo prestiżową, jest to jedna z największych organizacji adwokatów w Stanach Zjednoczonych, liczy ponad 30 tysięcy członków. I właśnie Chicago Bar Association jakby w takiej koalicji z etnicznymi organizacjami adwokatów przyznają raz do roku nagrodę Vanguarda za pracę skierowaną w kierunku integracyjności, za pracę skierowaną przeciwko dyskryminacji, a także ta nagroda jest także przeznaczona za to, że adresuje się potrzeby danej społeczności etnicznej właśnie w prawne, a także te potrzeby się później zastanawia się, jak je spełnić, wypełnić. Więc jest to wielki zaszczyt, wielki honor. Jestem z tego niesamowicie szczęśliwa, że wybrano właśnie, że Advocate Society, organizacja polskich prawników, nominowała mnie do tej nagrody. No to jest tak naprawdę tylko kilka osób rocznie dostaje taką nagrodę z różnych społeczności. Ta nagroda się odbywa, właśnie wręczenie tej nagrody odbywa się w kwietniu co roku. Ma już to wieloletnią tradycję i to są różne społeczności, takie na przykład oprócz Polski jest to społeczność portorykańska, społeczność chińska, społeczność żydowska, społeczność koreańska, społeczność filipińska, organizacja adwokatów, którzy mają inną orientację seksualną. Po prostu nagroda, która łączy wszystkich, a nie dzieli. Jest to bardzo dla mnie ważne. Powiedziałaś, że od 20 lat pracujesz w sądach powiatu Cook. Jak wygląda Twoja ścieżka kariery? No właśnie 28 tak dzięki tej nagrodzie Vanguarda uświadomiłam sobie, że to już jest 20 lat i popatrzyłam na to tak do tyłu i zaczęło się to właśnie 20 lat temu. Dostałam stanowisko w biurze sekretarza sądu. Było to możliwe z najniższych stanowisk. Nikogo nie interesowało moje wykształcenie prawne, nikogo, bo właściwie praktycznie nic nie interesowało. Dostałam to stanowisko i zaczęłam pracować w wydziale do spadków i testamentów, a także kurateli. I od tego czasu potoczyła się moja kariera w sądownictwie. Mogę powiedzieć, że przeszłam, jakby to powiedzieć, drabinę w sądzie powiatu Cook, z biura sekretarza sądowego. Moją ostatnią na przykład pracą tam byłam urzędnikiem sądowym w pokoju sądowym. To było moje najwyższe tam stanowisko. Później przyszłam do wydziału szefa sądu i od tego czasu można już powiedzieć, że moja kariera potoczyła się bardzo szybko się potoczyła i owocnie. No właśnie, czy po drodze miałaś jakiś mentorów? Myślę, że największym przywilejem i największą pomocą osoby, która chce zrobić karierę właśnie w takim miejscu, czyli w pracę rządową, jest pomoc kogoś, wyciągnięcie ręki i pokazanie, co trzeba zrobić i jak właśnie pracować, żeby osiągnąć swój cel, a w ogóle, że trzeba mieć taki cel, prawda, że nie pracujemy tam sobie, pracuję w tym wydziale, tylko trzeba mieć zawsze jakiś cel wyznaczony, co się chce osiągnąć i ja miałam to wielkie szczęście, że poznałam kogoś, kto wyciągnął do mnie rękę i kto mnie wsparł i kto mnie bardzo wiele nauczył.
No właśnie, jak to wyglądało? To był ktoś, kto tam pracował oczywiście, tak? To był właśnie jeden z sędziów, który zupełnie przez przypadek dostałam u niego pracę. Jest to, można powiedzieć, anegdota, ponieważ kiedy pracowałam w biurze sekretarza sądowego, tam jest junie bardzo mają, związki zawodowe mają bardzo dużo do powiedzenia, kto może przejść na wyższe stanowisko, ponieważ zależy to od wysługi lat. To nie zależy na przykład od twoich umiejętności, tylko ile lat pracujesz, a także od umiejętności. Więc ja miałam o tyle szczęście, że bardzo szybko, ponieważ mam wykształcenie prawne, skończyłam prawo w Polsce, bardzo szybko się nauczyłam tam wszystkich możliwych stanowisk i funkcji. A ludzie, którzy tam pracowali po 10, nawet po 15 lat, znali tylko kilka. I to mi umożliwiło, jakby to powiedzieć, wspinanie się w tej drabinie w biurze sekretarza sądu i osiąganie wyższego stanowiska. No moim takim marzeniem wtedy była właśnie praca urzędnika sądowego, bo wtedy siedzisz w czasie procesu i w czasie spraw sądowych, pomagasz sędziemu, kierujesz tymi sprawami, wyczytujesz i to był taki, można powiedzieć, wtedy to był cel, który chciałam osiągnąć. No i pamiętam, że poszłam do swojego kierownika wydziału, to była Ellen Krebs, bardzo taka mała, energiczna pani, która powiedziała mi, że no dziecko, ja nie mogę Cię dać na tego klerka sądowego, urzędnika sądowego, dlatego że Ty tu jesteś dopiero 3-4 lata. Ci ludzie mnie zabiją, jak się dowiedzą, że Ty chcesz tam pracować, musisz mieć tą wysługę lat. Ale ponieważ jesteś taka mądra i zdolna i taka pracowita, to mogę zrobić Ci wyjątek i skieruję Cię na przeszkolenie do jednego sędziego, z którym nikt nie chce pracować. Ja tak na nią patrzę, no dlaczego? On mówi, on jest cudowny, on cię tak wiele nauczy, tylko że to jest pracoholik, on pracuje bez przerw, bez lunchów, pracuje od 8 czasami do 5, czyli wyjdziesz z tej pracy późno, chcesz. Ja wiedziałam, że to jest moja jedyna szansa właśnie, żeby tym urzędnikiem sądowym zostać, nawet nie miałam tego tytułu, tylko na to przeszkolenie pójść i zgodziłam się. I tak się właśnie, tak właśnie poznałam swojego mentora, sędziego, który później praktycznie pokazał mi, pomógł, nauczył bardzo wiele i pokierował moją karierą. To właściwie było jedno, wielki zbieg okoliczności i wielki zbieg szczęścia, że mogłam go poznać. Oczywiście pracowałam bez przerw na lunch, bez żadnych przerw. Często wychodziłam późno z pracy, ale tyle się nauczyłam. Była taka wielka satysfakcja, zaczęłam się właśnie spełniać, bo pomimo, że skończyłam w Polsce prawo i planowałam, żeby pracować właśnie w biurze urzędu sekretarza sądowego przez kilka lat i pójść na prawo, moje życie się inaczej potoczyło i już zaczęłam zapominać o tym, że mam wyższe wykształcenie, że mam jakieś cele, ambicje, już tak będę pracować, tutaj mam to ubezpieczenie, mam tą pracę, jakieś tam pieniądze, ale właśnie on to we mnie przypomniał mi wszystko, kim jestem i przypomniał, czego się nauczyłam, co mogę zaoferować i dał mi najważniejszą radę w moim życiu, jeżeli właśnie chodzi o karierę. Nie tylko w pracy rządowej czy politycznej, w każdej właściwie w Stanach Zjednoczonych. No właśnie, to ciekawe. Powiedziałaś o tej najlepszej radzie. Co to była za rada? Więc pracowałam u sędzią przez 3 lata i już pod koniec tego drugiego roku to wszyscy sędziowie się o mnie bili i usiłowali go ukraść mnie od niego, ale on albo też tam była rotacja, że trzeba było zmieniać sędziów i pamiętam nawet, że była taka sytuacja, że kiedy próbowano mnie od niego zabrać, to poszedł do szefa sądu i powiedział, że on nie będzie pracował, jak mu zabiorą Martę, bo on nigdy nie miał dobrego urzędnika, a teraz jest ktoś, kto chce pracować i nie narzeka na te długie godziny i się cieszy z tego, więc absolutnie sobie nie wyobraża, że mnie od niego zabiorą i rzeczywiście poszedł telefon i zostało to zatrzymane. I później tak się złożyło, że właśnie mój sędzia został szefem wydziału dystryktu powiatu miejskiego, pierwszego powiatu miejskiego. I kiedy został nominowany, to jest do tej
do tej pracy w biurze szefa sądu, to jest inny wydział, a ja ciągle jeszcze byłam u urzędnika, właśnie w biurze urzędnika sądowego, to, to po prostu pojawiła się u niego kolejka chętnych ludzi, którzy prosili go, żeby im pomógł przenieść się, bo to jest jakby stopień wyżej, z biura urzędnika sądowego do biura szefa sądu. Tak. I wtedy zawołał mnie po kilku tygodniach, już prawie miał odchodzić, ja byłam bardzo zrozpaczona, no bo mój mentor odchodzi i mówi tak, czy ty zdajesz sobie sprawę, że jesteś jedyną osobą na tym całym piętrze, nawet te, które narzekały, że miałem tak, że nie ma przerw, że tak nie chciały u mnie pracować, ode mnie uciekały, no bo tak było, każdy od niego w końcu uciekł, no bo kto chce tyle pracować, prawda? Czy ty zdajesz sobie sprawę, że tylko ty nie poprosiłaś mnie o awans, żebym cię zabrał tam? I ja do niego mówię, no ale proszę sędziego, to nie wypada, tak się nie robi. Jestem wychowana w Polsce, my jesteśmy nauczeni skromności, jeżeli ty uważasz, że ja jestem dobrym pracownikiem, to po prostu sam mi to zaproponujesz. I on wtedy mówi, Marta, to jest Ameryka. Tutaj ludzie się muszą nauczyć zareklamować i sprzedać. I jeżeli ty sama nie poprosisz i sama o sobie nic nie powiesz, swoich zaletach, czy na przykład zdolnościach, które masz i nie pokażesz swojego resume, prawda, wtedy tej pracy nie dostaniesz. Musisz przekazać tą inicjatywę i musisz o to, co chcesz, poprosić. Nie poprosisz, nie dostaniesz. I to była autentycznie najlepsza rada, jaką dostałam. Która mi później służyła, tak, to największa lekcja. Służy dotychczas, prawda? Tak, i służy dotychczas. A powiedz mi, a jaka była najgorsza? A więc najbardziej taką dołującą, najgorszą radą, która właściwie to nie była porada, to był statement, to było coś takiego od irlandzkiego polityka, który powiedział mi, ty Almodovar, to ty się do niczego nie nadajesz, ty masz taki ciężki akcent i tak źle mówisz po angielsku z takim ciężkim akcentem, że ty sobie nie wyobrażasz, nie wyobrażaj, że ty zajdziesz daleko właśnie w pracy rządowej. Najlepiej to siedź, gdzie jesteś i już tego pilnuj, żeby tego nie stracić. Ja tam na niego popatrzyłam, myślę, Boże, no. Ale potem pomyślałam sobie, wiesz co, ja ci udowodnię, że ja właśnie z tym swoim tragicznym, ciężkim akcentem zajdę dalej od ciebie i tak się stało. Wow. Czym się teraz zajmujesz w sądzie? Właśnie, kiedy po rozmowie z moim mentorem i poproszeniem go, żeby mnie przeniósł do wydziału, żeby mnie przeniósł do wydziału szefa sądu, tam było otwarte miejsce i on mnie tam bardzo, bardzo chętnie zatrudnił. Przeszłam przez kilka wydziałów i mogę powiedzieć, że za każdym razem dostawałam wyższą pracę i teraz jest coś, co bardzo lubię robić, bo to się sprawdza z moim jakby powołaniem i zainteresowaniami, bo pracując właśnie w dystrykcie pierwszym miejskim, później w arbitrażu sądowym. Bardzo dużo pracowałam społecznie, żeby propagować świadomość, co się w sądzie dzieje, jak ten sąd nawigować, gdzie można dostać pomocy, jak dostać tłumacza, co się dzieje, jakie są programy i wtedy też można powiedzieć w swojej pracy społecznej zorganizowałam wymianę sędziów. Sędziowie z sądu powiatu Kuk pojechali na zaproszenie rządu polskiego do Polski i to też jest może taka, nie wiem czy śmieszna, ale anegdota, że wszyscy pojechali tam do pracy, a ja, która tą całą wymianę zorganizowałam i całą tą wymianę od początku do końca z polskim rządem przy pomocy konsulatu jakby stworzyłam i nawet pomysł tej wymiany stworzyłam, musiałam wziąć urlop, żeby pojechać. I to było takie właśnie bardzo ironiczne i było mi też przykro, że no oni jadą do pracy, prawda, a ja... A ty pracujesz i jesteś na urlopie. A ja jestem na urlopie, prawda, chociaż pracuję, jestem na urlopie, ale potem sobie myślałam, że sam fakt, że coś takiego się odbyło, że kosztowało mi to 3 lata wysiłku, 3 lata, żeby nie zrezygnować z tego pomysłu i też właśnie mówiono już mi, że daj spokój sobie, to już tak nie wyjdzie, nikt tam nie pojedzie, bo to nie można było czasu zgrać albo zgrać różne, kto pojedzie, a potem kiedy pojedzie i to wszystko było takie, ale ja pomyślałam sobie, nie, to musi być, bo to jest potrzebne dla naszych tutaj mieszkańców i w Polsce i to musi być, ludzie muszą pojechać do Polski, zobaczyć, że Polska jest krajem demokratycznym, że są wolne sądy, że są niezależne, że sędziowie polscy orzekają tak dobrze, a nawet lepiej niż sędziowie tutaj w stanie Illinois, dlatego że bardzo szybko dodam, że właściwie w powiecie Cook mieszka ponad 1 000 000 Polaków i
drugim językiem, drugim przetłumaczonym w naszym sądzie jest język polski. I te sprawy po hiszpańskim. Po hiszpańskim, tak. I te sprawy się nakładają, czyli sprawy, które toczą się w Polsce, później na przykład przychodzą do Polski, żeby na przykład zarejestrować podział majątku. I no i sędziowie amerykańscy decydowali się dzielić majątek nieruchomości w Polsce, który według prawa polskiego jest to niezgodne z prawem, nie może do tego dojść, bo tylko wtedy jurysdykcję sąd w Polsce ma, żeby ziemię w Polsce, na przykład nieruchomość, podzielić między małżonków w czasie rozwodu. I te sprawy się wracały, a sędziowie nasi tutaj, no, ale po tym wyjeździe już tak nie ma. Teraz się pisze tutaj tak orzeczenia sądowe, żeby polskie sądy mogły je zaakceptować i to jest tylko jedna jakby wyników tej wymiany, więc Naprawdę kamień milowy niemalże. Marta. Prawie tak, tak, absolutnie. Ludzie, ja wiem, że to jest coś takiego, no do sądem się interesujemy wtedy, kiedy do tego sądu pójdziemy i zawsze ktoś jest niezadowolony, bo jedna strona przegra, a druga strona wygra, prawda? Tak, więc, i nie zawsze ktoś, kto jest winny, ponosi konsekwencje. Absolutnie, to jest, zgadzam się z tobą, ale dlatego mamy apelacje, dlatego mamy niezależne sądy, dlatego mamy sędziów, którzy mogą orzekać sprawy bez żadnej presji politycznej i owszem, jeżeli jedna strona jest niezadowolona, dlatego jest ta wyższa instancja, a potem jeszcze Sąd Najwyższy, żeby tą sprawę, prawda, jeszcze raz rozpatrzyć, więc rozumiem, że sąd nie jest takim bardzo popularnym miejscem, gdzie ludzie bardzo dużo o tym wiedzą i się interesują, ale zawsze się tam znajdziemy, albo żeby wziąć ślub, bo na przykład mamy także marriage tak. court, albo żeby zapłacić za mandat, albo na przykład, żeby nam na szczęście nie zabrali prawa jazdy. Tych spraw jest bardzo dużo, spadki, rozwody, kuratela, ktoś nam nie zapłacił za na przykład wykonaną usługę. Pracę, oczywiście, prawda? Albo ktoś wykonał pracę i zniszczył nam, więc to prędzej czy później ktoś się znajdzie i dlatego jest ważne, żebyśmy wiedzieli, jak z tego sądu korzystać, żeby się go nie bać, żeby wiedzieć, że i właśnie tutaj dochodzimy do tej nagrody Vanguard, bo w naszym sądzie, nieważne jakim językiem mówisz, z jakiej etniczności się wywodzisz, jaki masz kolor skóry, jaką masz po prostu status materialny, nikt absolutnie nie jest dyskryminowany. Wszyscy mają podobny dostęp do sprawiedliwości. Dlatego szef sądu, sędzia Timothy Evans, to jest jego wielka jego zasługa, że właśnie jest tak, jak jest, a ludzie, którzy nie mają środków i nie mogą na przykład zatrudnić adwokata, bo ich nie stać, otrzymują bardzo dużo pomocy i są miejsca, gdzie można po prostu przynajmniej ubiegać się o bezpłatną pomoc, więc nagroda Vanguard na tym właśnie polega, że nie ma żadnej dyskryminacji, a nieważne jeszcze raz kolor skóry, język, edukacja, pieniądze, wszyscy mają taki sam dostęp do tego sądu i ja bym chciała, żeby nasze społeczeństwo jak najmniej tam chodziło, tylko na przykład sprawy takie kiedy radosne. Kiedy naprawdę muszą. Tak, kiedy na przykład adopcja jest radosną sprawą, tak. Prawda? Wzięcie ślubu jest radosną sprawą, natomiast mimo wszystko, żeby wiedzieli, że na przykład jeżeli nie mówisz po angielsku, to dostaniesz tłumacza i ktoś ci to za darmo przetłumaczy, bezpłatnie. Trzeba wcześniej się zgłosić, tak? Na miejscu można poprosić o tłumacza. Nie trzeba, oczywiście można wcześniej, jak się zakłada sprawę, można zadzwonić, ale to, co polecam, jeżeli ktoś akurat znajduje się w takiej sytuacji, że musi pójść do sądu, to trzeba wejść na stronę cookcountycircuitcourt.org i tam ta strona jest po angielsku, ale jest taka ikona, miejsce, gdzie można kliknąć na język polski i cała strona ukaże się w języku polskim, oprócz tego w innych 90 językach. Wow, to trochę pracy włożyliście w to, żeby to przetłumaczyć. Absolutnie tak i na tym właśnie polega dostęp do sprawiedliwości i żeby nikogo nie dyskryminować. Co jest najtrudniejsze w twojej pracy? Miejsce, w którym teraz pracuję, jest to biuro dostępności do sądu, a także edukacji i jakby wychodzenia do społeczności różnych, uczenia tych społeczności, czyli tak zwany community outreach. Jest to moje wymarzone miejsce, bo tutaj właściwie to, co robiłam przedtem jako wolontariusz, mogę to robić w pracy i w tym momencie jest mi bardzo trudno powiedzieć, co jest najtrudniejsze w mojej pracy. Myślę, że mam bardzo dużo pomysłów i chciałabym jak najwięcej i jak najdokładniej, jak najlepiej to zrobić, żeby to miało
I po prostu czasami brakuje. Najtrudniejsze właściwie mojej pracy jest wybranie tych kilku pomysłów, a nie staranie się wdrożenia ich na przykład 15 zamiast 5, bo to jest niemożliwe, nie da się. Co uważasz za swoje największe osiągnięcie? Teraz w tym etapie życia. Na etapie życia, a no właśnie, retrospekcja Vanguard, 20 lat pracy. Uważam, że moim największym osiągnięciem było wychowanie mojego syna jako samotnej mamy. 2 lata temu mój syn skończył uniwersytet Champaign w Urbanie. Skończył ogrodnictwo i to jest naprawdę moje największe osiągnięcie, że udało mi się że skończył studia, że uczył się, że ma życie przed sobą i ma tyle, zna kilka języków, dużo jeździł, pomimo że nie było mi łatwo, bo wiadomo, że zaczynałam jakby ktoś to kiedyś ujął od przekładania papierków, wtedy się nie zarabia jeszcze takich wielkich pieniędzy. Poza tym no, u nas, wiadomo, to jest praca rządowa, nie wszyscy mają pojęcie, że to nie, na przykład jako adwokat, który zainwestuje w studia, można o wiele więcej zarobić, ciężko się pracuje, ale pomimo to udało mi się, że poznał świat, jeździł, skończył studia i teraz ma bardzo ciekawe życie przed sobą otwarte i mam nadzieję, że skorzysta z tego, co mogłam mu jako samotna matka zapewnić. I to jest autentycznie moje największe osiągnięcie. To gratuluję w takim razie, zarówno nagrody, jak i sukcesu. Dziękuję bardzo. Marta Almodowar, Sądy Powiatu Kuka, także laureatka tejże prestiżowej nagrody Vanguard. Dziękuję za wizytę w Polsce. Dziękuję za zaproszenie.